Siema! Zakończyła się siódma runda. Turnieju, a w zasadzie zakończyła się już wczoraj, ponieważ, tak jak Wam wspominałem, w poprzednim filmie graliśmy dwie rundy, i dzisiaj opowiem Wam, co w niej właśnie się działo. Także będziemy powolutku przechodzić sobie do partii, do tego z kim grałem, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tym roku jeszcze, drodzy widzowie, nie reklamowałem Wam szachomani. Także jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany lepszym graniem w szachy, to polecam. Możecie tam też kupić kilka ciekawych rzeczy, szachowych oraz związanych z moim kanałem. Natomiast my już. Przechodzimy do y, partii. Moim przeciwnikiem był Filip Łuczak, i jeśli śledzicie ten kanał trochę dłużej, to może wam to nazwisko się jakoś kojarzyć, ponieważ już dwie partie w życiu, odkąd zacząłem streamować z Filipem, grałem, obie przegrałem, y, także do trzech razy sztuka. Chciałem bardzo mocno wygrać albo chociaż nie przegrać, natomiast obiektywnie Filip jest silnym zawodnikiem. Więc wiedziałem, że łatwo nie będzie. I to, co wiedziałem o Filipie, to to, że on gra bardzo dziwne debiuty. To znaczy, jak grałem z nim kolorem białym w Ustroniu, to zagrał taki debiut, że stanął bardzo źle. Jak grałem z nim kolorem czarnym rok temu na Krakowi, no to zagrał mi B3 i tam w sumie zagrał dość dobrze. Natomiast spodziewałem się tego, że raczej nie będziemy wchodzić w jakieś tam teoretyczne linie. I faktycznie Filip zdecydował się zagrać ruch Skoczek C3. I to nie jest mądre. To znaczy, to. To jest taki problem z ruchem skoczek c3, że czarne mogą zagrać na niego cokolwiek i zawsze będą stać dobrze, a dodatkowo yy, przeciwnik już jak kiedykolwiek zagra d4, to nie będzie miał możliwości przejścia do gambitu hetmańskiego, ponieważ ten pionek jest broniony. No i tutaj zrobiłem w zasadzie takiego wirtualnego coin flipa, no bo zastanawiałem się czy zagrać d5 czy c5, Złapałem pionka za C, e, pionka C i zagrałem nim na C5. E, generalnie, tak z perspektywy czasu, trochę żałuję, że nie grałem D5, ponieważ tutaj faktycznie o, prze przeciwnik nie ma możliwości, żeby przejść do czegoś mądrego. Musi grać jakiegoś dziwnego Londona, tak mi się przynajmniej wydaje. E, natomiast, okej, okay, zagrałem C5 i moja idea była taka, że spróbuję ustawić sobie tajmanowa, bo przynajmniej czegoś może się nauczę, jeżeli tajmanow przyjdzie. E, a poza tym, no na tym turnieju zagrałem dwie rundy w tajmanowie i w obu. Wygrałem z zawodnikami 2300. I w sumie, w pierwszej rundzie też grałem czarnymi, no to trzy rundy zagrałem ze średnim 2300 i jeszcze partii nie przegrałem, także spoko. Przeciwnik tu zagrał skoczek F3. Ja zagrałem E6. No i tak sobie pomyślałem: ok, jak przeciwnik zagra teraz E4, no to mamy po prostu tajmanowa. To jest normalna rzecz. Natomiast jak przeciwnik zagra D4, to ja to zbiję, zbiję, zagram skoczek C6. Przeciwnik jak zagra E4 no to znowu mamy jeden z wariantów Tajmanowa, gdzie ja gram hetman C7 i tak dalej, i tak dalej. Więc faktycznie e, przeciwnik zdecydował się zagrać ruch D4, nastąpiło bicie, bicie, zagrałem skoczek C6, po czym przeciwnik zagrał skoczek B5 i zdałem sobie sprawę z tego, że po tej poprzedniej rundzie, którą grałem ponad 5 godzin, jeszcze mój mózg nie do końca dobrze funkcjonował, ponieważ teraz mamy niby tajmanowo, ale nie do końca, ponieważ przeciwnik nie ma pionka na E4, ale w zamian za to już od razu sprawia mi bardzo dużo problemów. I nie będę was kłamał, w tym momencie yy, trochę byłem smutny, ponieważ moja pierwsza idea. To było coś takiego, że wiecie, no spoko, jak przeciwnik w tym momencie zagra skoczek B5, no to ja mogę zagrać jakieś D6, przeciwnik zagra E4, no i gramy sobie normalnie, tak jakbym grał. Tylko zdałem sobie sprawę z tego, że jak ja tutaj zagram D6, to grozi goniec F4. I tracę pionka, a jak zagram ruch E5, to przeciwnik gra skoczek D5. No i wiecie, jak ja zbiję tutaj, no to skoczek C7, tracę wieżę, przegrywam partię. Liczyłem tutaj dość mocno, czy ten wariant działa, ponieważ tutaj, tutaj E5, skoczek D5. Okazuje się, że można tak grać, tylko trzeba wiedzieć, że trzeba zagrać koniec E6. Ja ten ruch liczyłem. Tylko widziałem, że tutaj po ruchu skoczek D7 tu, tu, jeśli ja zbiję, no to przeciwnik sobie praca i wszystko dla niego jest w porządku, także lipa. Natomiast okazuje się, że tutaj musiałbym znaleźć tego wtrąconego szacha żeby po tym ruchu móc zbić, potem odbijam figurę. Mam króla w centrum, ale mam dwie lekkie figury za więc to jest ok. Więc to wszystko liczyłem. Zauważycie też, że w tym momencie mam godzinę 30. Po następnym ruchu miałem już mniej czasu, zdecydowanie, ponieważ myślałem ponad pół godziny. Druga idea, o której mogłem sobie myśleć, to jest ruch D5. Tylko tutaj problem jest taki, że po koniec C4 mogę powolutku się poddawać, ponieważ wiecie, grozi skoczek C7 i nie mam przed tym obrony, więc to odrzuciłem. Liczyłem tutaj także. Czy po D6, goniec c 4 ja mam możliwość zagrania skoczek E5, ale to mi się po prostu nie podobało. Takie minimum, które ja widziałem, to to, że przeciwnik może zbić, 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 zrobić długą roszadę. Ja zagram goniec D7, jestem tu powiązany i źle to wyglądało. Okazuje się, że po skoczek E5 nawet Hetman D4, takie proste jest, znacznie lepsze z atakiem tutaj, z atakiem tutaj, z atakiem tutaj, z atakiem tutaj totalne, totalne dymy. Także tutaj już naprawdę obawiałem się, że tę partię mogę przegrać dosłownie w kilka ruchów, nie? No bo nie do końca widziałem obronę. No i tak dumałem, 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 no i koniec końców zdecydowałem się zagrać ruch goniec b4 i okazuje się, że to jest jeden z lepszych ruchów w pozycji, tylko że nawet jak się gra dobre ruchy, ale nie do końca się czuje pozycję, to i tak nie jest to najlepsze, ponieważ tutaj oponent ma multum możliwości. Po pierwsze może zagrać po prostu skoczek d6, daje mi szacha, ja nie mogę tego zbić, to znaczy mogę, ale po co? W sensie, wiecie, ten Hetman tu będzie bardzo aktywny, więc lipa, więc po skoczek D6 chciałem zagrać król E7. I teraz, jak przeciwnik odejdzie sobie skoczkiem, ja gram D5 i wszystko jest spoko. Natomiast, jakby przeciwnik zagrał ruch goniec F4, to ja tutaj planowałem iść na taką pozycję, że E5, jak przeciwnik da mi szacha, odchodzę sobie królem, przeciwnik idzie tu, ja gram D5, i w ogóle w tym momencie komputer mówi, że jest minus 4,5, że ja wygrywam, ponieważ atakuje to i grozę też ruchem D4. Więc tutaj miałbym wygraną, przeciwnik też to policzył, i faktycznie król E7 jest ok. I po, tu najlepsze, co przeciwnik może zrobić, to iść na taką pozycję, ale ja już tutaj byłbym zadowolony. Inną opcją, którą miał przeciwnik, było gonie C4. No, i tutaj znowu trzeba było liczyć, co zrobić po ruchu E5. Nie? Jak dostanę szacha, to mogę to zbić, zbić, bicie, skoczek D5, Hetman A5, C3. No i tutaj mam skoczek F6 i okazuje się, że ta pozycja to jest lepsza moja. To znaczy, ja tego skoczka zawsze kiedyś odbiję, no i mam dwie lekkie figury w zamian za wieżę, także spoko. Więc to wszystko trzeba było dużo, dużo liczyć. Jak widzicie, no nie było to proste. Przeciwnik zagrał ruch E4. Ja zagrałem skoczek F6, i tutaj jeszcze dodam, że E4 faktycznie jest dobrym ruchem, i dalej mam, muszę wykonywać jedyne posunięcia. Ale zagrałem skoczek F6, co jest dobre. Przeciw, przeciwnik zagrał goniec F4. No i tutaj zrobiłem roszadę. Okazuje się, że ruch, który liczyłem, czyli skoczek E4 też jest całkiem ok. To znaczy skoczek E4, jak nastąpi skoczek C7, ja sobie odchodzę, jakby przeciwnik to zbił, to ja to mogę zbić, mogę zagrać Hetman F6. Dużo problemów przed przeciwnikiem, ale oczywiście tutaj skoczek C7 nie jest obowiązkowe. Ja osobiście chyba się bałem ruchu goniec D3, jeśli dobrze kojarzę, albo Hetman F3. Że po prostu przeciwnik dalej wywiera presję, zdobyłem Pionka, no ale zauważcie, ile jest y, figur, które są w grzełu u przeciwnika, nie? Także to źle mi to wyglądało, więc zdecydowałem się zrobić Roszadę. Przeciwnik zagrał Goniec C7, Hetman E7, Goniec D6, Łubu Dubu, przeciwnik zbił Hetmanem. Y, no i tutaj zdecydowałem się zagrać ruch A6, bicie, bicie, skoczek D6. No i mamy taką pozycję, która wygląda źle. Nie oszukujmy się. Ta pozycja po prostu wygląda bardzo, bardzo źle. Mój, skoczy, mój goniec jest fatalnie ustawiany na C8. Wszystkie moje pionki poza pionkiem na G7 są koloru białego, także źle to po prostu wygląda. Jego skoczek bardzo mocno mnie dusi. Potencjalnie przeciwnik zawsze będzie mógł zagrać E5, F4, G3, mieć taką silną pozycję. A co więcej, zawsze muszę też uważać, że przeciwnik zrobi długą roszadę, zbije tutaj i potencjalnie będzie mógł zbić na D7, jeżeli tym, tym skoczkiem się gdzieś ruszę. Także musiałem tutaj grać sensownie. Więc zdecydowałem się zagrać skoczek E8. Szachy są na tyle prostą grą, że czasami jak widzicie, że jakaś figura przeciwnika was wkurza, tak jak mnie wkurzał ten skoczek, no to możemy go chcieć usunąć. Nastąpiła roszada, zbiłem, zbiłem. No i teraz tak. Jeżeli całą tę partię yy, będę trzymać gardę, to prawdopodobnie przeciwnik znajdzie jakieś. Yy, Wyjście z tej sytuacji, coś tam zdobędzie i przegra. Także muszę grać w miarę agresywnie. No oczywiście na tyle, na ile mogę w tej pozycji myśleć o jakiejkolwiek agresji. Zagrałem F5. Z taką ideą, że przynajmniej jeżeli ja to zbiję kiedyś, to wieża się otworzy. Będę mieć otwartą linię F. Co więcej, oponent nie może zagrać za bardzo E5, ponieważ po ruchu skoczek G6 spada mu pionek. I nawet ta pozycja jest tak zła dla mnie, że nawet z tym pionkiem komputer pokazuje, że stoję gorzej, nie? Więc, więc nie do końca dobrze. Natomiast przeciwnik zagrał tutaj sensownie. Przeciwnik zagrał gonie D3. Ja zagrałem B5. Przeciwnik wprowadził wieżę do gry. No i teraz znalazłem fajny ruch. Najlepszy ruch według komputera, co ciekawe, a mianowicie wieża A7. Moja wieża nic tutaj nie robi, mój goniec nigdy się za bardzo nie będzie mógł ruszyć, więc skoro tak, no to przynajmniej ta wieża niech broni tutaj. No i mój plan był taki, że chcę ustawić się w ten sposób, potem zagrać goniec B7, potem zagrać B4 i jakoś przeciwnika cisnąć. Więc ta, taka była idea ruchu wieża A7. I przeciwnik tutaj zbił, zbił, tu, tu. I tu już się ucieszyłem, to znaczy w tym momencie już mi się wydawało, że najgorsze raczej jest za mną. Przechodzimy do końcówki, wymieniliśmy jedną parę figur. Nadal ta końcówka jest dla przeciwnika lepsza, ponieważ jego skoczek będzie tutaj lepszy niż mój goniec na C8, ale to jest na spokojnie, przynajmniej tak mi się wydawało do wybroniania. Szczególnie po kilku następnych ruchach, ponieważ przeciwnik zagrał F3, żeby ten pionek nigdy mu nie wisiał. Ja zagrałem wieża C7 zgodnie z planem. Przeciwnik zagrał skoczek E4, i szczerze mówiąc, nie wiem, czy przeoczył mój kolejny ruch, czy zdecydował się, że to jest dla niego ok, ponieważ wydaje się, że mój goniec jest tutaj unieruchomiony. Ale ja mogę zagrać goniec B7. Oddaję tego pionka, po to, że po tym biciu następuje bicie, bicie. Tutaj, tutaj i gram wieża E2. No i tam pozycję liczyłem. Wiecie, to było liczone, powiedzmy, w mojej głowie, yy, więc nie byłem do końca przekonany, czy to działa, ale idea jest taka: powierza D2, ja go szachuję, tutaj, tutaj, no i możemy wziąć remis. Natomiast, jak przeciwnik będzie chciał bronić tego pionka, to ja po prostu podchodzę królem i pomimo tego, że mam pionka mniej w końcówce, to ja tu stoję lepiej. Z tego względu, że moja wieża jest znacznie bardziej aktywna niż jego wieża. Więc to było GIT. Trzeba też było policzyć wariant, że powierza F2, co jak przeciwnik zdecyduje się atakować moje pionki. I tu nie byłem przekonany na 100%, ale stwierdziłem, że taka pozycja musi być dla mnie lepsza i faktycznie według komputera jest, ponieważ pomimo tego, że ja mam pionka mniej, to moje pionki pierwsze idą. Ja gram H5, no i wiecie, przeciwnik musi jeszcze stracić powiedzmy dwa tempa, żeby zbić tego pionka, ale wtedy mój pionek już będzie na H3 i to jest wygrane. Po prostu zagram tu, zagram tu, dorobię Hetmana i wygram. Więc to wszystko musiałem policzyć, ale policzyłem to wcześniej, zagrałem goniec B7, no i przeciwnik nie decydował się iść na to. Co ciekawe jeszcze, dodam, że według komputera, bardzo fajnym, takim jedyną szansą nagranie tutaj na zwycięstwo w tej konfiguracji, tutaj, 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 jest ruch C4. I to jest bardzo ładne, bo jeżeli ja to zbiję, no to przeciwnik może zagrać wieża D2 tutaj i zrobił sobie furtkę dla króla. Natomiast jak po C4 ja zdecydowałbym się zbić, no to tutaj C5, C6, C7, C8 i przegrywam partię, także yy, no trzeba by było to znaleźć, nie było to proste. Przeciwnik zagrał skoczek G3, no i tutaj mam pełne wyrównanie. Komputer pierwszy raz w tej partii mówi 000. I czułem, czułem, że jest ok, to znaczy, wiecie, na dobrą sprawę jak popatrzymy sobie na kilka ruchów przeciwnika ostatnich, no to przeciwnik miał skoczka na C3. A teraz ma skoczka na g Nic na tym nie osiągnął, natomiast ja poprawiłem sobie pozycję swojego gońca, no i moje wieże są ok. I teraz musiałem podjąć męską decyzję: czy chcę grać bardziej agresywnie, czy chcę grać yy, bardziej pasywnie. Zazwyczaj wolę grać bardziej aktywnie, yy, i taka też była moja pierwsza idea, że tutaj zagram wieża C5. Nie boję się o tego pionka, ponieważ ja atakuję przeciwnikowi tego pionka. No i tutaj policzyłem, że jeśli przeciwnik zagra wieża D2 żeby bronić, to ja gram goniec C6 i pierwszy raz w tej pozycji komputer zaczyna mówić, że to ja mam minimalną przewagę, ponieważ ten goniec tu zaczyna być bardzo aktywny, no, i nigdy nie muszę się martwić o pionka na D7, z tego względu, że wiecie, jak nawet odejdę sobie dwoma wieżami gdziekolwiek, no to ten goniec zawsze będzie bronić tego pionka. Co więcej, mój goniec na C6 kontroluje pole A4, więc nie muszę się martwić o jakieś tam przełomy. Więc to była moja pierwsza idea. Tylko jak już stanęło to na szachownicy, to ja tak sobie pomyślałem, kurde, Tomeczku, a co jeżeli on ci to zbije? Niby ty zbijesz tutaj, ale pozycja, do której doliczyłem. Tutaj takie poświęcenie wieży, żeby odbić wieżę tutaj, bo nie chciałem dopuścić do sytuacji, w której w tym momencie ja zbiję, no bo przeciwnik zbiję, no i mam lipę. Dlatego wieża C1, bicie, bicie. I tę pozycję widziałem po ruchu król C2 i tak myślałem, kurde, no nie wiem, czy to jest dla mnie ok. W sensie stwierdziłem, że ja tutaj nie mam w ogóle żadnych szans na wygrywanie tego, a mogę przegrać. To znaczy oczyma wyobraźni dobrze, łatwo jest sobie wyobrazić, że ten skoczek, ja cię pokażę w tej pozycji, żeby móc pr przestawiać, skoczek stanie tutaj, pionek stanie tutaj, drugi pionek stanie tutaj, mój goniec będzie strzelał w pustkę, jego skoczek będzie kontrolował mojego pionka, jego wieża się zaktywizuje i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że nie i że powinienem po prostu tak grać, podejść sobie na spokojnie królem, nic złego się nie dzieje, no i damy sobie końcówkę, która jest równa. Jednakże ja zagrałem wieżę F7, co obiektywnie też nie jest jakoś bardzo złe. Zachowuję więcej materiału, Moje wieże są troszkę bardziej pasywne, ale przynajmniej zachow... no, po prostu mamy pod dwie wieże. Stwierdziłem, że to może być dla mnie okej. Okay. Skoczek poszedł na E2. Ja zdecydowałem się na Patrycjusza. Nastąpiło wieża B6, król E7, no i wieża D3. <laughs> I znowu zauważcie, jakie te pozycje bywają skomplikowane, ponieważ znowu miałem ideę która wydawała mi się sensowna, ale odrzuciłem go, ją z takiego dość błahego powodu, ponieważ ja sobie zadałem pytanie, co chce zrobić przeciwnik. Przeciwnik będzie chciał zagrać wieża C3, prawdopodobnie. Tak mi się wydawało, przynajmniej. Po to, że, wiecie, po losowym ruchu wieża C3, jak ja to zbiję, przeciwnik to zbije, no to nagle okazuje się, że te pionki stają się bardzo słabe, mój goniec tutaj wisi. Jak zagram w ten sposób, skoczek wchodzi i tak dalej, i tak dalej. Także stwierdziłem, że wieża C3 może być kłopotem, no, i chciałem na to zareagować. I mój, moja pierwsza idea to było zagranie G5. I teraz, jeżeli hops, to ja to chciałem zbić, zbić, zagrać goniec C6. No i jak przeciwnik zbije na A6, to ja chciałem poświęcić drugiego pionka po to, żeby wejść tu, żeby wejść tu, pozbijać te pionki i grać sobie dalej. I to wszystko jest ok. Do tego momentu doliczyłem i stwierdziłem, to będzie spoko. Tylko problem. Był taki, że w tym wariancie, jak zagram G5, przeciwnik może zagrać tu, tu, tu. Ja zagram tutaj, żeby nie stracić gońca, ale przeciwnik wcale nie musi tego bić. Przeciwnik może zagrać H3. I jak ja zagram H5, to teraz przeciwnik zbija, tutaj, tutaj, tutaj. No i doliczyłem do tego momentu i tak stwierdziłem: Kurczę, wiecie, o ma wyobraźni? Widziałem jakieś ruchy typu A4. Wiedziałem, że te dwa pionki za jednego się wymienią i że zostanie 3 na 3. Tylko tak sobie głupio pomyślałem, że. A ja mam gońca, fajnie by było, jakby te pionki jakoś tutaj zostały. No głupie myślenie, trochę. Ale tak mi się to przydarzyło, więc stwierdziłem drugi raz w tej partii. Okej, okay, dobra, gram trochę bardziej pasywnie. Goniec C8. Przeciwnik zagrał A4, ja to zbiłem. Przeciwnik zagrał wieża tu yy, No i zagrałem ruch A5, oddałem tego pionka, ale koniec końców mogłem niczym tonąca osoba wziąć haust powietrza i wyprowadzić tego gońca. Goniec a6. No i teraz jeśli przeciwnik zagra tutaj, ja to biję, biję, gram wieża f5, no, nie mogę tego przegrać. Po prostu, jakbym to przegrał, no to ktoś powinien zrobić zdjęcie tej partii i wysłać do fide, że powinni mi odebrać cm. Yy, natomiast jakby nastąpiło wieża c3, co nastąpiło w partii, zauważcie, nie mogę tego zbić, no bo przegrywam, to ja mogę to zbić, zbić. Zagrać goniec F1, atakuje tego pionka. Jak przeciwnik zbije, to ja biję, biję i wszystko jest w porządku. Zdobyłem pionka, wygram partię. Tylko problem jest taki, że cały, cały ten wariant poszedł w partii, no i nastąpiło wieża G4. I niestety, ale około tego momentu niepoprawnie oceniłem wszystko, co się działo, bo pozycja cały czas jest równa. I teraz musiałem podjąć jakąś tam decyzję. Jak widzicie, szachy to jest sztuka wyborów, i czasami podejmujemy złe decyzje. Ponieważ w tym momencie ja zagrałem ruch D5, i w tym nie ma nic złego. Nastąpiło król D2, i teraz po prostu pomyliłem się w liczeniu wariantów. Zaraz Wam powiem, Albo teraz wam powiem, o czym ja sobie myślałem. Bo widziałem, że grozi król E1. I jak goniec nie ma za bardzo gdzie odejść, musi odejść albo tu i wtedy po b i tak musi wracać na A6. No i lipa. Bo wtedy następuje wieża A4 i tracę piąka. I to wszystko widziałem. Tylko stwierdziłem, że teraz zagram na aktywność. Że w tym momencie zagram ruch król D6. I wariant, który policzyłem, to jest król E1... Wież, yy, goniec C4, ważny ruch, żeby wymusić B3. Goniec A6, przeciwnik zagra tu, ale ja zagram wieża C7. I teraz, jak przeciwnik sobie podejdzie, to ja zawsze mam wieża C5, wszystko mi się w miarę ładnie broni. Chociaż teraz widzę, że w sumie to B4 jeszcze jest, więc nie do końca. Yy, natomiast widziałem, że po biciu ja biję, przeciwnik bije, ja biję na C2 i wszystko jest git. Tylko po tym wszystkim zdałem sobie sprawę z tego, że przecież mój król stoi na D6. I to bicie wchodzi tutaj z szachem, i przechodzę do wieżówki bez pionka, więc lipo. No i to wszystko stało się w partii. Natomiast chcę Wam powiedzieć też, że widziałem najlepszą kontynuację. I to mnie czasami w moich partiach wkurza, że potem patrzę na komputer i widzę, no kurde, no trzeba było grać tak, jak myślałeś. Natomiast tutaj trochę przestraszyłem się, powiedzmy, duchów, jak to się ładnie mówi, ponieważ to, co, co, to, co widziałem i to, co chciałem grać, to jest ruch H5. W tym momencie. Logiczny, no bo teraz wieża musi wybrać, czy chce stać na tej linii i bronić Pionka, czy chce stać gdzieś tu, oddać Pionka, ale atakować tego Pionka. No i policzyłem, że przeciwnik zagra wieża G5, ja zagram król F6. Jakby przeciwnik tutaj musiał wrócić, to bym na to szedł, ale widziałem, że przeciwnik ma ruch H4. No i teraz ja co prawda zagram tutaj, przeciwnik co prawda zagra tutaj, i wiecie, ja sobie wrócę gońcem, jest równy materiał, ale oczyma wyobraźni trochę widziałem, że ten skoczek kiedyś stanie na F4 i że będzie bardzo mocno presował moje pionki. Na pewno jest to nieprzyjemna pozycja do gry kolorem czarnym, ponieważ wszystkie moje pionki są unieruchomione, ale obiektywnie jest to 000. Natomiast ja się trochę tego za bardzo przestraszyłem, że przeciwnik mi tutaj unieruchomi te pionki i że będą kłopoty. Dlatego poszedł ten wariant, o którym Wam mówiłem. Goniec B7, goniec C6, no i bronie takiej pozycji bez pionka. Końcówki mają to do siebie, że pionek to jest jednocześnie bardzo dużo i bardzo mało. Bardzo dużo pod tym względem, że dzięki takiemu dodatkowemu pionkowi możemy wygrać. Natomiast bardzo mało, dlatego że bardzo łatwo jest... Z się przed tym obronić. To znaczy bardzo łatwo, mając pionka więcej, jest przeoczyć jakąś ideę obronną, którą ma przeciwnik. Więc jak było w tej partii? Czy udało mi się to wyremisować? No bo wiedziałem, że raczej tej partii nie wygram. Nastąpiło wieża Aż. Wieża B7. F4. Eee, więc ja zagrałem H6 z ideą taką, że po losowym ruchu zagram G5, nastąpią wymiany i mniej pionków, tym dla mnie lepiej. Okazuje się, że to już jest remis. Pomimo tego, że przeciwnik ma piąka więcej, ponieważ ja zawsze uruchomię te pionki, zawsze zagram wieża H2 i tak dalej. Ale przeciwnik zagrał skoczek E2. Bardzo dobry ruch, ponieważ teraz jak zagram G5, to przeciwnik to olewa, gra skoczek D4, no i przegrywam na związaniu. Także musiałem iść do przodu. Nastąpiło C3. Goniec B5. Znowu starałem się takie przynajmniej minimalne problemy przeciwnikowi sprawiać, no bo tutaj, jakby na przykład połasił się na pionka, no to ocenić taką wieżówkę nie jest łatwo. Na pewno przeciwnik nie czułby się tutaj jakoś super, mając do wyboru grania taką pozycję. Ale przeciwnik po ruchu Goniec B5 znalazł najlepsze posunięcie, a mianowicie B4. Ja idę na aktywność królem, przeciwnik bije, mam już dwa pionki mniej. Ale czy ta pozycja jest przegrana? Prawdopodobnie tak. Aczkolwiek mogłem sprawiać przeciwnikowi trochę więcej problemów niż to, co zrobiłem. Ponieważ teraz, jak już powiedziałem A, to powinienem powiedzieć B. Powinienem dalej tego króla pchać do przodu. Przeciwnik mi będzie atakował pionka, ale ja zagram goniec C4. Potem zagram wieża A7, <laughs> będę atakował gdzieś tutaj. Podejdę gdzieś królem na D2. Być może uda mi się doprowadzić do takiej sytuacji, że wiecie, przeciwnik puszuje, ja sobie zagram tu. Przeciwnik dalej zapuszuje. Tutaj, tutaj, być może w którymś momencie albo zagram król D2, będę mógł tutaj groził biciem i wiecie po czymś takim. Zawsze mogę myśleć o biciu, biciu, pójściu na taką pozycję, no i czy to jest wygrana dla przeciwnika prawdopodobnie tak, ale wiecie, sprawiam problemy. Ten król na D3 byłby bardzo y, problematyczny, szczególnie że akurat w tym kontekście, no to ja mogę zagrać tutaj, tutaj, zagrać wieża H1 i jak widzicie, od tyłu te pionki staram się atakować i są problemy. Natomiast ja trochę tak wiecie bez werwy, bez, bez takiej jakby to powiedzieć, bez takiego przekonania zagrałem wieża A7, bo sobie pomyślałem, no okej, okay, tym królem kiedyś tutaj i tak podejdę, a moja wieża może jakieś tam szachy zrobi. Natomiast przeciwnik zagrał po prostu król D2, no i okazuje się, że są kłopoty. Mogę dać szacha tu i w tym momencie zdecydowałem się zostawić bardzo wredną pułapkę na przeciwnika, ponieważ zagrałem ruch d4. No i możecie się zastanowić, czym lepiej jest zbić i dlaczego. Okazuje się, że oponent ma tylko jeden ruch, który tutaj wygrywa. No i wiecie, no zagrałem na pułapkę, czy wyszła. Zaraz się dowiecie. Natomiast ja sobie pomyślałem tak. Oponent, oczywiście, dużo bardziej naturalne jest bicie skoczkiem, i myślę, że większość z Was, jeżeli zadała sobie trud pomyślenia, no to stwierdziła, że bicie skoczkiem. Ale wiecie, z daleka policzyć, że po czymś takim, wiecie, powiedzmy tam, skoczek sobie gdzieś odejdzie, no ale to pionek leci, drugi pionek leci i tak dalej, przecież nie ma szacha. Można się takiej pozycji przestraszyć. Yy, przynajmniej tak oczyma wyobraźni. Więc przeciwnik mógłby sobie zacząć liczyć, że ok, to zbije pionkiem. No, i teraz, jak nastąpi, nie wiem, bicie tutaj, no to te pionki już będą lecieć. Mój król jest daleko, skoczek sobie spokojnie odejdzie, król F3 i tak dalej, i tak dalej. Więc przeciwnik mógłby sobie powiedzieć, dobra, to bije pionkiem. Tylko tutaj przygotowałem wredną, wredne uderzenie, ponieważ mogę dać szacha wieżom. Tu, tu i. Król szachuje z odsłony, zdobywam wieżę i w sumie taka pozycja według komputera 000, ale na pewno to ja bym był stroną, która walczy. No ale niestety takie rzeczy nie z Filipem Łuczakiem, ponieważ on zbił to skoczkiem, nastąpiło bicie, no i tutaj wieża E5. Bardzo dobry ruch, który powiedzmy sprawia, że ta pozycja już dla mnie jest bardzo problematyczna, ponieważ jak zbiję pionka, to dostaję mata, a jak odejdę gońcem, to też dostaję mata więc jedyne co mogłem zrobić to zbić pionka. Przeciwnik zbił zbił. Mamy po dwa pionki. Zauważcie, że jego pionki są słabe, no ale on ma też skoczka, co jest problematyczne. I gdyby gdyby ten król stał gdzieś tutaj, to miałbym, może nie za duże, ale jednak szansę na remis. W sensie jak ten król był bardzo mi potrzebny tutaj, żeby jakoś wywierać presję na te pionki. Natomiast z królem daleko, niestety szachy nie działają w ten sposób, że możemy sobie zdjąć pod dwa pionki i elo, tylko trzeba je wymienić. Zagrałem G6, przeciwnik zagrał tutaj, ja zaatakowałem pionka. No i teraz bardzo dokładne zagranie ruchu H5 i okazuje się, że po biciu ja to bije. Bije. No i tutaj oponent gra y, ruch. Król D4. Jak ja spróbuję zapchać pionka, przeciwnik może puszować, i zawsze jest na czas, żeby ustawić tego skoczka na F2, jego pionek staje się hetmanem. Natomiast po ruchu wieża H3 próbowałem jeszcze jakieś sztuczki, że wiecie, może się przeciwnik pokusi i pójdziemy do takiej pozycji, też jest wygrana, ale przynajmniej mogę coś tam próbować. Natomiast przeciwnik zagrał bardzo dokładnie. F5, G4, ja puszuję, przeciwnik puszuje, ale w tym momencie hops. I niestety w poruchu król F3 oponent mnie ograł, także szkoda, szkoda, bo nie udało się tutaj zrobić niczego mądrzejszego, ale powiem Wam, że o ile zazwyczaj po przegranych jestem trochę smutny, tak tutaj patrzyłem z komputerem, grałem po prostu dobrą partię, no popełniłem jeden błąd, przeciwnik go wykorzystał, straciłem pionka i przegrałem, także GG Filip. No, ograł mnie po prostu, tak bywa. Wiem, że jest też moim jednym z widzów, także, także pozdrawiam. No i pozdrawiam Was wszystkich, drodzy widzowie. Dzisiaj, jak Wy to oglądacie w miarę szybko, to prawdopodobnie ja gram kolejną partię. Także trzymajcie mocno kciuki, a ja się z Wami żegnam. Elo.